Myślę, że dla kibica bardzo ciekawe spotkanie. Przyszło parę osób, widać tutaj z okolic Niechorza i Rewala. Fajnie, że przyjechali nasi kibice, wspierali nas przez 90 minut, za co bardzo dziękujemy. No mecz, można powiedzieć, że nie ułożył się korzystnie, bo straciliśmy bramkę, natomiast bardzo fajna reakcja zespołu, bardzo szybko odrobiliśmy straty i mecz rozpoczął się, można powiedzieć, od nowa. W drugiej połowie strzeliliśmy bramkę i wydawało się, że będziemy kontrolować i dociągniemy to 2-1 do końca. Niestety tak się nie stało. Jedna sytuacja zaważyła i spowodowała, że znów był remis. Natomiast w końcówce się otworzyliśmy i myślę, że Rewal miał nawet i dwie dogodne sytuacje, żeby wygrać ten mecz. Całe szczęście nie trafił, więc koniec końców można powiedzieć, że remis, można powiedzieć, że taki nawet i szczęśliwy w końcówce. Natomiast no, nie jesteśmy zadowoleni, bo przyjechaliśmy tu po pełną pulę. No tak jak już tutaj trener Michał powiedział, na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego, że nie wygraliśmy tutaj tego meczu, ale Rewal miał troszkę więcej tych sytuacji i mógł nawet to spotkanie wygrać, także w przebiegu całego spotkania uważam, że ten remis powinniśmy się z niego cieszyć i szanować. Co do naszej gry, jakby to, co sobie założyliśmy, staraliśmy się realizować, aczkolwiek trochę zabrakło na pewno szybkości rozgrywania w bocznym sektorze, gdzie chcieliśmy troszkę zrobić tam przewagi, nie wyglądało to tak, jakbyśmy chcieli, ale mimo to stwarzaliśmy sobie sytuację, strzeliliśmy dwie bramki, także z tego jesteśmy na pewno zadowoleni, ale niestety straciliśmy też dwie bramki, także z tego nie jesteśmy już zadowoleni, no bo to troszkę dużo jak na nasz zespół.